Chciałbym dzisiaj z Wami poruszyć taki temat, równowaga w duchowej ocenie. I zapewne nie powiem Wam nic nowego, czego nie wiecie albo czego nie doświadczacie. Natomiast chciałbym Wam podać te pewne informacje w postaci takiej łatwo przyswajalnej bryły praktycznej, bo też będę mówić z swojego punktu widzenia jako wstawiennik, jako osoba, która porusza się w perspektywie proroczej. Więc będę to, o czym mówię, opatrywać pewnymi przykładami z życia, żeby to było dla Was bardziej czytelne. Nie będę tutaj też kłaść jakichś podwalin, fundamentów, bo to już zostało dawno położone. Odsyłam wszystkich do warsztatów proroczych, które prowadził Artur Stroński. Są dostępne na YouTube, a niedługo pojawi się na tej podstawie książka. Więc tam macie taki must have wszystkich najważniejszych informacji o tym, w jaki sposób poruszać się w perspektywie proroczej, o co generalnie w tym temacie chodzi, więc ja tego rozwijać nie będę. Aczkolwiek oczywiście też na tym bazuję, bo jestem uczniem. Tak, to jest prosta sprawa. I ponieważ z tego, co mi wiadomo, jest to wykład warsztatowy, w związku z tym umówmy się w ten sposób, że ja przekażę Wam to, co chcę Wam przekazać, natomiast na samym końcu, gdyby pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, chcielibyście jeszcze poruszyć pewne kwestie, to po prostu wtedy ewentualnie umówmy się, że będziecie zadawać pytania. Chodzi po prostu o pewnego rodzaju porządek. Też jakby dla mnie jest to łatwiejsze. Tak? Więc tak to będzie wyglądać technicznie. Jeżeli chodzi o sam temat równowagi, zachowanie równowagi to zachowanie pewnego stabilnego układu, pomimo tego, że na ten układ naciskają przeciwstawne siły. To brzmi tak definicyjnie, teraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście sobie tutaj na środku drogi. Z jednej strony jest ten świat naturalny, fizyczny, zmysłowy. Z drugiej strony macie szeroko pojętą rzeczywistość duchową. I równowaga polega na tym, że idziesz sobie prosto, pomimo nacisków i oddziaływań z jednej i z drugiej strony. Świadomość siebie jako osoby trójjedynej, czyli jako ducha, który żyje tutaj na ziemi w ciele i ma duszę, to jest punkt wyjścia, bo wtedy już wiesz o tym, że doświadczasz w pewnym sensie dwóch światów. Z jednej strony jest ten świat naturalny, który doświadczasz poprzez swoje zmysły, emocje i tak dalej. Z drugiej strony dotykasz świata duchowego, ponieważ jesteś duchem, jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek, twój duch jest żywy, tak? I teraz równowaga polega na tym, że masz świadomość funkcjonowania tych dwóch światów i w związku z tym też przykładasz odpowiednią miarę do zjawiska. Miarę rzeczy naturalnych do zjawisk naturalnych i do duchowych rzeczy przykładasz duchową miarę, tak jak mówi słowo. Podam Wam przykład, co mam na myśli. Jest na przykład taka sytuacja, bo mówimy tutaj o ocenie w duchowym oglądzie. Jest taka sytuacja, przychodzi do mnie człowiek, wstawiennik i mówi tak, boli mnie głowa. Co robimy? Zaczynamy od weryfikacji zjawiska od strony naturalnej. Pytania. Dlaczego boli Cię głowa? Czy dobrze spałeś w nocy? Czy może za dużo kawy wypiłeś? Czy się z czymś zestresowałeś, czy jesteś zmęczony i tak Twoje ciało reaguje i tak dalej, i tak dalej. To nam pomaga zidentyfikować, jakiego charakteru jest to zjawisko. I ktoś mówi, nie, normalnie mnie w takiej sytuacji głowa nie boli, nie ma żadnych podstaw naturalnych, żeby wytłumaczyć ten stan rzeczy. Na przykład, tak? Ok. W związku z tym bierzemy pod uwagę, że mamy do czynienia z opresją demoniczną, więc gromimy diabła, gromimy ból tej głowy. Na tym kończymy temat. Ewentualnie tworzymy jakąś modlitwę dodatkową, ale jakby widzicie, weryfikujemy zjawisko. Nie wylewamy dziecka z kąpielą. Nie robimy czegoś takiego, że bagatelizujemy to na zasadzie, a to jest naturalne. I nie przykładamy też takiej miary, że wszystko, co się dzieje, to jest od razu jakieś duchowe, za tym stoją jakieś byty demoniczne i tak dalej. Bo zobaczcie, gdybym nie dokonała tej weryfikacji w ten taki prosty sposób, ja Wam pokazuję bardzo proste mechanizmy. Gdybym tego nie zweryfikowała, to zadziałoby się w ten sposób. Okej, boli Cię głowa, co mi to obchodzi, weź proszka, nie wiem,
czyli nieuzdrowienie, koniec tematu, tak? Tak bym załatwiła temat od strony naturalnej, gdybym nie weryfikowała tego tematu dalej. Gdybym natomiast zboczyła w stronę tego, co duchowe i przyłożyła od razu taką miarę, bez weryfikacji, to byłoby na zasadzie boli ci głowa, na pewno naciski demoniczne, na pewno mamy do czynienia z jakimś atakiem czarów, z czymś tam, już to kromimy, już to kromimy. Natomiast nie zawsze tak jest. Czasami ból głowy to jest ból głowy, a czasami ból głowy jest pewnego rodzaju informacją dla nas o tym, na przykład, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. Widzicie różnicę? Nie możemy wylewać dziecka z kąpielą. Za każdym razem potrzebne jest dokonanie weryfikacji tego, z czym mamy do czynienia, czyli przykładanie właściwej miary do właściwej rzeczy, czyli jeszcze raz powtórzę, do spraw naturalnych naturalna miara, do duchowych duchowa miara. Natomiast Kościół, niestety Kościół myli to, w związku z tym pojawiają się później takie historie, że mamy do czynienia z sprawami duchowymi, które chcemy ogarnąć naszym umysłem i naszymi emocjami i w ten sposób chcemy to czytać i wychodzą głupoty po całości, albo robimy w drugą stronę, czyli są zjawiska typowo naturalne, natomiast zależy na tym, żeby podbić się w jakiś sposób, dodać temu jakąś rangę czegoś duchowego. I to też jest krzywe. I widzimy na przykład takie ruchy, też w Polsce generalnie to jest widoczne wszędzie, na zasadzie mamy do czynienia z Kościołem, który wszędzie upatruje tą rangę czegoś duchowego, jak nie demony, tam anioły, to się sypie złoty pył, tam jest opresja, bo mnie się ścięła fryzjerka, to na pewno opresja demoniczna, tu się spóźniłem na autobus, na pewno to jakaś opresja. Wiecie, nie w ten sposób. Nie mówię, że wszystko zawsze jest natury duchowej, ale nie mówię też, że zawsze jest to natury takiej fizycznej. Musimy generalnie weryfikować to, z czym mamy do czynienia. To jest nasz punkt wyjścia. Słowo mówi o tym, że lud ginie, gdyż brak mu poznania. I teraz sprawa jest taka. Brak poznania nie dlatego, że tylko poznania zabrakło w niebie i trzeba poczekać, aż wyprodukują. Chodzi o to, że brak poznania z tego względu, że nie podejmuje się wysiłku do tego, żeby poznawać. Bo to oznacza, że ja muszę poświęcić czas, poświęcić energię, edukować się, modlić się. Ludzie generalnie tego nie lubią, w Kościele również. I wtedy jest tak. Albo to jest Bóg, albo to jest nie Bóg. Ale na jakiej podstawie? Nie zweryfikowałeś, nie sprawdziłeś. Na podstawie czego? Odczuć, emocji, bo tak mi się wydaje. Wiecie, to jest problem, nie? I lud ginie, i kościoły naprawdę toną przez to, że nie weryfikują zjawisk. Nie wiedzą, z czym mają do czynienia. Nie wiem, czy to zauważyliście. To jest generalnie dość mocno widoczne. Czym jest generalnie duchowa rzeczywistość, bo to też jest bardzo istotne i takie nie do końca przez ludzi rozumiane. Duchowa rzeczywistość to jest, nazwijmy to roboczo, taki zbiornik, który zawiera w sobie wszystko. Tak roboczo tak sobie to nazwijmy. Jest to pewnego rodzaju świat czy rzeczywistość. Tak jak masz świat materialny, rzeczywisty, tak samo masz świat duchowy. Bo to, co jest tu na ziemi, te sprawy ziemskie są odzwierciedleniem, odbiciem spraw niebiańskich, więc też istnieje taki świat. I tam też dzieją się różne rzeczy. I tam też może być przysłowiowo wojna i pokój, kolory i odcienie szarości. Tam masz wszystko. Wgląd w przeszłość, wgląd w przyszłość, teraźniejszość. Tam dzieje się generalnie wszystko. Tam masz do czynienia ze sferą anielską, ale też i demoniczną. Więc duchowa rzeczywistość to jest coś więcej niż tylko to, co ma nazywane perspektywą proroczą. W sensie takim, że to jest od Boga, może w ten sposób. To jest szersze. To jest o wiele szersze. To jest duchowość w ogóle. I my dopiero z tej duchowości musimy wyciągnąć odpowiedni element. Więc tak ważna jest weryfikacja tego, co my z tej duchowej rzeczywistości wyciągamy. Bo to nie zawsze oznacza, że my wyciągniemy rzecz Bożą. Rozumiecie, widzicie to? Łapiecie, o co mi chodzi? Ja jak uczę, bo prowadzę też warsztaty dla stawienników osób proroczych, to jak uczę, rozmawiam z ludźmi, to mówię tak. Podstawą podstaw jest wasza osobista relacja z Bogiem. Nic tego nie zastąpi. Musicie dbać o swoją komorę, musicie poświęcać czas, aby poznawać Boże prawdy, musicie rozwijać swoją relację z Duchem Świętym, uczyć się Go słuchać, polegać na wewnętrznym człowieku,
To jest podstawa podstaw. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. W przypadku osób proroczych, osób, które się poruszają, nazwijmy to w tej duchowej rzeczywistości, to jest w ogóle fundament. Dla każdego jest to istotne, a dla osób tego typu to jest jeszcze istotniejsze, tak sobie to nazwijmy. To jest nasz punkt wyjścia. I teraz tak, skoro wiemy, że ta duchowa rzeczywistość jest tak obszerna, to musimy też wiedzieć, w jaki sposób mamy się w niej poruszać. Bo to nie jest na zasadzie jakkolwiek, tylko jak w tej rzeczywistości obowiązują nas pewne zasady funkcjonowania, pewne prawa, tak samo w duchowej rzeczywistości. Gdzie my je poznajemy? Poprzez na przykład badanie w ogóle Bożego Słowa, poprzez przebywanie generalnie z Bogiem, tak? Odbieramy duchową rzeczywistość za pośrednictwem naszej duszy. Ona jest kanałem przepływu informacji, tak sobie to roboczo nazwijmy. Jest odbiornikiem duchowej rzeczywistości. I tu jest kolejna kwestia bardzo istotna. W jakim stanie jest twoja dusza, taki będzie twój odbiór. I nie ma innej opcji. Jaki kanał przepływu tak odbierzesz i tak uwolnisz na zewnątrz? W związku z tym na przykład, zobaczcie. Są dwie osoby. Jedna osoba, przez nią się przelewa cały czas informacja prorocza, a przez drugą tak nie ma. I jeden mówi, a dlaczego on tak ma, a ja nie? Kwestia, jak jesteś otwarty na duchową rzeczywistość, bo jesteś kanałem przepływu. Jak jesteś zamknięty i tylko taka jest szparka, to tylko tyle tam wycieknie. Jak jesteś otwarty, jesteś szeroki, to też przepływa przez ciebie po prostu więcej. To jest jedna rzecz. Wyobraźcie sobie, że ta dusza jest po prostu kanałem przepływu. Tak jest to najprościej to sobie wyobrazić. Bo też chcę, żeby to było dla was w miarę możliwości czytelne, tak? W związku z tym też łatwe do zastosowania. Jaka dusza, taki odbiór? Więc jeżeli dusza jest zanieczyszczona, to ten odbiór też jest zanieczyszczony. Z duchem nie ma problemu. Nasze duchy są doskonałe, ale nie dusze. Nigdzie nie ma w Słowie takiego potwierdzenia, tak? Nie ma takiej gwarancji. Mamy uświęcać te dusze, ale one mimo wszystko no nie są doskonałe. Pracujemy nad nimi. Punktem wyjścia wszystkich osób, a szczególnie osób proroczych, jest praca na swojej duszy. To jest podstawa, kolejna podstawa podstaw. Ponieważ wszystkie twoje założenia, wszystkie traumy, wszystkie rany, wszystkie lęki, niskie poczucie własnej wartości itd. to będzie wyłazić. To będzie się objawiać. Ty będziesz w pewnym sensie patrzeć, nakładać tego rodzaju filtr, który masz na swojej duszy, na tą duchową rzeczywistość. I będziesz wyciągać te rzeczy, które są ci znane, które w pewnym sensie twoja dusza czyta. Ponieważ duchowa rzeczywistość jest tak obszerna. Więc dusza wybierze to, co jest jej bliskie. To tak jakbyś na przykład był w miejscu, gdzie spotykasz, no nie wiem, przewija się 100 osób, i w grupie z tych 100 osób widzisz tą jedną osobę, którą znasz. Wiecie, o co chodzi? Podejdziesz do niej, tak? Bo ją znasz, na przykład. Trochę w ten sam sposób działa dusza. Ona wybiera jakby te elementy. Więc jak jest pokrzywienie w duszy, to w cudzysłowie ją tam ciągnie. Ona w ten sposób również będzie wybierać te elementy z duchowej rzeczywistości, które są zbieżne z jej stanem. Czyli na przykład mamy człowieka, który się boi, jest lękowy, to tak będzie odbierać duchowej rzeczywistości. Będzie wybierać te elementy, które będą potwierdzały jego lęki, bo on się z tym utożsamia, to jest mu bliskie. I później mamy takie sny, objawienia, jak nie wojna, to zagrożenie, to śmierć, to tam w ogóle jest wypadek. Ja też nie mówię, że to nie są informacje, bo czasami faktycznie tak jest. Ale weźcie to pod uwagę i zwróćcie na to, że u tej osoby, u takiej osoby to jest notoryczne. To nie jest raz na jakiś czas, że raz na, nie wiem, rok pojawia się sen i w tym śnie na przykład jest jakieś zagrożenie życia. Tylko on ma co któryś tam dzień, którąś noc informacje. Wypadek, nieszczęście i tak dalej, tak? Miałem do czynienia z takim człowiekiem, rozmawiam z nim i mówię, dlaczego tak masz? Tak go chciałem trochę podpuścić, porozmawiać. On mówi, bo ja się w ogóle boję. Ja się boję w ogóle życia. I to się objawia później w tym, co on odbiera z tej duchowej rzeczywistości, jak czyta tą duchową rzeczywistość, jakie zbiera informacje. On zbierze informacje zgodne z jego stanem, które potwierdzają to. Na przykład te lęki, które ma. Łapiecie, o co chodzi? Osoba na przykład poniżona. Ja tak miałam, i teraz mówię z własnego doświadczenia. Jak ja byłam człowiekiem mocno poniżonym. Gdybyście zrobili ze mną taki eksperyment na zasadzie, postawilibyście tutaj 10 osób i
8 mówiłoby mi rzeczy pozytywne na mój temat, a 2 osoby na przykład by mnie, no nie wiem, no, mówiły coś negatywnego, śmiały się ze mnie, oskarżały mnie i tak dalej, tak? I po kilku minutach przyszedłby ktoś i zapytałby mnie, co ci ludzie ci mówili. Zapamiętałabym słowo w słowo to, co mówili negatywnego na mój temat. Ale tych pozytywnych komplementów, tych fajnych rzeczy zapewne bym nie zapamiętała, albo tylko szczątkowo. Dlaczego? Ze względu na stan mojej duszy. Widzicie? Więc to tak jak z tą duchową rzeczywistością. Masz tam wszystko, te rzeczy pozytywne, negatywne, ale to w jakim jesteś stanie, to tak to odbierzesz. Tylko to wyciągniesz z tej duchowej rzeczywistości. Dlatego punktem wyjścia jest to, żeby pracować na własnej duszy, wychodzić z zaburzeń wszelkiego rodzaju, bo one będą nakładać filtr. One będą zaburzać wasz ogląd i w związku z tym też zaburzać ostateczną ocenę tego, co wyciągnęliście z tej duchowej rzeczywistości. To jest niestety praca nasza, osobista, a osób proroczych i proroków to jest podwójna i ważna sprawa, ponieważ nie tylko jaki jest stan twojej duszy, to takie będzie w cudzysłowie twoje życie, takie sobie przeżyjesz, ale tu jest jeszcze taka sytuacja, że ty odpowiadasz za innych ludzi, bo ty im przekazujesz pewne informacje, na przykład mówiąc, że jesteś prorokiem. To jest podwójna odpowiedzialność w związku z tym. Więc praca na duszy jest czymś, co powinno być naszym priorytetem w ogóle. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Nie możemy tego sobie pozostawić na zasadzie, a ja jestem prorok z urzędu, to mnie to nie dotyczy, bo jestem powołany. Ale to nie możemy się zasłaniać żadnym tytułem, żadnym powołaniem. Fajnie, jesteś prorokiem, jesteś tam ewangelistą, czy jesteś apostołem kimkolwiek. Ale nie zwalniać to z obowiązku pracy nad sobą, pracy nad swoją duszą. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Nie możemy tego pomijać. Więc tak, i rzucam hasło, żebyście brali to pod uwagę. Bo to rzutuje na wasz ogląd duchowej rzeczywistości. Dalej. Lud ginie. Brak upoznania. Dlaczego? Ponieważ nie weryfikuje informacji z duchowej rzeczywistości i nie weryfikuje źródła tej informacji. Wszystko wrzuca do jednego worka. Trochę o tym wcześniej powiedziałam. Na pewno mieliście do czynienia z takimi sytuacjami, albo sami tak mówiliście. Chcę wam coś pokazać. Przychodzi człowiek i mówi tak. Zostało mi objawione. Na przykład, tak? Albo przyszła do mnie taka informacja. Widziałem to i tamto. I my się tylko przyzwyczailiśmy. To jest takie okej, normalne. I od razu przechodzimy, a co tam widziałeś? A jaka to informacja? Ale powinno wam coś zadźwięczyć w głowie. I teraz tak. Ale skąd ta informacja? Skąd ty to widziałeś? Co ty oglądałeś? Z której części duchowej rzeczywistości ty zaczerpnąłeś? My tak nie pytamy. My w ogóle nie zadajemy takich pytań. Generalnie w ogóle bierzemy pod uwagę, okej, ktoś miał objawienie, sen od Boga. Ale na jakiej podstawie? To, że ktoś widział, fajnie nam to powiedziano na warsztatach. To, że coś widzisz, nie oznacza, że jeszcze słyszysz. W sensie, to, że widzisz coś, duchowej rzeczywistości odbierasz, to jest dopiero punkt wyjścia i to nie jest gwarant jeszcze tego, że to, co odebrałeś, czy to, co zobaczyłeś, czy usłyszałeś, jest informacją Bożą. Po prostu, tak jak w rzeczywistości masz oczy i rejestrujesz wszystko wokół i słyszysz milion dźwięków i jedne są bez znaczenia, a drugie są znaczące, tak samo w duchowej rzeczywistości. Więc to, że coś usłyszałeś, czy miałeś jakieś objawienie, to nie gwarantuje nam jeszcze. My dopiero musimy zweryfikować i sprawdzić źródło tej informacji. To jest nasz punkt wyjścia, to jest nasza praca. Nie przyjmujemy wszystkiego na zasadzie na 100%. Potrzebujemy weryfikować źródło. Więc bardziej prawdziwe byłoby na zasadzie zweryfikowałem i uważam, że na przykład taka informacja jest od Boga. To byłoby bardziej, że tak powiem, prawdziwe. My się tylko przyzwyczailiśmy, okej, okay, natomiast miejmy to z tyłu głowy, bo ja teraz tego też nie będę rozwijać, ale na warsztatach proroczych Artur o tym mówi. Jest 9 źródeł, z których czerpiamy informację duchową. Na przykład odbieramy poprzez nasze ciało, poprzez naszą duszę, poprzez naszego ducha, poprzez środowisko, w którym się znajdujemy. Możemy odbierać ślad demoniczny na przykład. I teraz powiedzenie, że odebrałem coś, to teraz jest pytanie, ale skąd? Czy to jest z ciała, czy to jest z duszy, czy to jest z ducha? Bo to nie możemy wszystkiego traktować na równi. Czym lepiej znasz siebie, czym bardziej jesteś świadomy siebie, znasz swoje ciało, znasz swoją duszę, jak przeżywasz, jak jesteś skonstruowany, swojego ducha,
co aktualnie przeżywasz z Bogiem, co dzieje się w Twoim życiu, tym łatwiej jest Ci dokonać takiej weryfikacji. Bo na przykład jeśli wiesz, że okej, boli mnie głowa, ale boli mnie głowa, ponieważ ja tak mam, kiedy nie jem na przykład za dużo węglowodanów i muszę zjeść batonika, nim przejdzie, to nie będziesz gromił diabła rzeczami. Łapiecie? Nie wpadać po prostu w takie paranoje. Potrzebujemy znać siebie. I teraz też mówię dla osób, które liderują, które są przywódcami. Tak jak poznajecie swoich ludzi i duszpasterzujecie im i pomagacie im wychodzić z różnego rodzaju zaburzeń i tak dalej, też zwracajcie na to uwagę, kiedy taki człowiek przychodzi na przykład i mówi tam miałem sen, miałem wizję, miałem objawienie. Ponieważ to też ma wpływ. To w jakim człowiek jest aktualnie w stanie. My tutaj na miejscu, jako grupa wstawienników, jesteśmy tego już nauczeni, że bierzemy to pod uwagę. Okej, miałem sen, ale mam okres, nie wiem, miałem trudny czas w pracy, nie spałem 3 noce. To ma wszystko wpływ na nasz ogląd. To nie są rzeczy bez znaczenia. Bierzemy pod uwagę wszystko. Więc uczulam Was, żebyście na to zwracali też uwagę. I teraz idziemy dalej. Podam Wam takie przykłady. Mamy, powiedzmy, do czynienia z takim poglądem na poziomie ciała. Przychodzi do mnie człowiek, dziewczyna przerażona i mówi, byłem na grupie domowej i tam po prostu 2 razy się spojrzałem na pewnego chłopaka, on tam na mnie i już nas tutaj wyprorokowali, już nas zeswatali. Już po proroctwo, że my będziemy mężem, żoną, że my wspólną służbę będziemy mieć i tak dalej. Co to jest? To jest głupota. Ja mówię, to nie jest od Boga. To nie są rzeczy Boże, to nie w taki sposób. Mnie też kiedyś próbowano w ten sposób zeswatać na grupie domowej. To nie jest tak. Ktoś na kogoś spojrzał po prostu, a ty na tej podstawie już wysnuwasz jakieś wnioski i to jeszcze mówi, że to Pan powiedział. Nie ma na to podstaw żadnych. Weryfikujcie to. Druga sprawa, jeśli chodzi o duszę. Przychodzi człowiek i mówi, miałem sen od Boga, bo tak go mocno przeżyłam. Takie tam były emocje, takie to było silne, po prostu, że tam się popłakałem w tym śnie i tak dalej, nie? Ale mówię, a to na tej podstawie uważasz, że to jest od Boga, bo o sile go przeżyłeś? Ale przecież to nie jest wytyczna. Pamiętacie z Biblii, prorok wyszedł dopiero w momencie, kiedy usłyszał cichy szept, a wcześniej były jakieś nawałnice, waliła burza i tak dalej, łamały się drzewa, ale tam nie było w tym Pana. To, że przeżywasz coś emocjonalnie i to jest silne, to nie jest gwarant, że to jest od Boga. A bardzo dużo ludzi w ten sposób to czyta. Jak to było intensywne i silne, to jest Bóg. Jak jest delikatne i słabe, to jest nie Bóg. A ja Wam powiem, że w większości przypadków jest na odwrót. To nie jest wytyczne. Z emocjami jest tak, ja też o tym uczę, mówię, okej, emocje, powiedzmy, jeśli chodzi o sny, one mają swoje miejsce, one nadają pewnego rodzaju kolory w tych snach, one pomagają nam zrozumieć pewną atmosferę, ale to jest wspólne z całością tego snu. Natomiast to jest jakby element poboczny do pomocy nam, ale to nie jest wytyczna, na podstawie której my weryfikujemy ten sen. Nie na podstawie emocji, to jest dusza. Dusza przeżywa emocjonalnie. Więc zwracajcie na to uwagę. Kolejna sprawa, myślenie życzeniowe. Też bardzo często spotykana historia. Przychodzi człowiek, który nie radzi sobie tutaj w Warszawie, z pracą u niej idzie, tam nie może sobie ułożyć związku, generalnie jakoś tak wyjdzie to średnio i myśli o tym, żeby wyjechać za granicę, ale tak się z tym boksuje, bo wie, że to jest ucieczkowe. Ale przychodzi i mówi, Duch Święty mi powiedział, żebym wyjechał na przykład, nie? Bo w innym kraju będzie niżej, tu mi się nic nie ułoży. Ale na przykład w ogóle znając tego człowieka wie, że po prostu w ogóle to jest kwestia tego, że nie wziął się do roboty, nie chce na przykład pracować, nie zrobił pewnych porządków i teraz jeszcze w to wkręca Bóg. Myślenie życzeniowe. Dokręca sobie coś i mówi, Pan mi powiedział, Duch Święty mi objawił i wiecie jak to jest. I to jest koniec tematu, no bo już więcej na to nie powiesz, tak? Też mam taką historię, gdzie człowiek kończył już studia muzyczne, za które bardzo dużo kasę płacił, to była prywatna uczelnia, nie w tym kraju. I na ostatnim roku, już przed samym właściwie egzaminem końcowym, mówi, rezygnuję, bo Bóg mi powiedział, że to nie jest dla mnie, ja z tego rezygnuję, ja w ogóle będę, bo to był człowiek, który grał w grupie takiej uwielbieniowej, ja będę po prostu uwielbiać Boga, ja będę w ten sposób żył z wiary, z łaski. A wiecie, a właściwie tak kasę w studia, ostatni rok,
Przytrafiła mu się w międzyczasie żona, dziecko w drodze, kasy nie ma, ale Bóg mu powiedział o tym, żeby wszystko rzucił i żyli, że tak powiem, z łaski przez wiarę. Łapiecie to. To jest istotne, żeby w ogóle weryfikować źródło, skąd przychodzi informacja. Bo nie wszystko to, co mówisz, raz to powtórzę, co słyszysz i co widzisz, oznacza, że to musi być Bóg. Musisz dokonać selekcji i weryfikacji, żeby wiedzieć. Nie wylewamy dziecka z kąpielą. Nie mówimy z góry, że to jest Bóg albo nie Bóg. Przyglądajmy się na to po prostu. Jest napisane w Słowie o tym, żeby badać duchy, czy są z Boga. Bardzo mało osób generalnie to robi, w ogóle w kościele. Przyjmuje i łyka wszystko. Ja sama byłam takim człowiekiem. Kiedyś, jak przyjeżdżał prorok jakiś na przykład, to nieważne co mówił, ale to jest prorok, przecież nie mogę podawać proroka, przecież to jest święty człowiek. Nieważne, czy on mówił zgodnie z prawdą, czy niezgodnie z prawdą. Jest taki amen. Nie mam osobistej relacji z Bogiem, no ale słyszę, co mówi prorok, więc ja mówię amen, co mówi prorok. Tak, nieważne, co on mi powiedział. Badajcie duchy, czy są z Boga. To jest podstawa dla nas, wiecie, na chrześcijan, tak? Chcemy się poruszyć duchowej rzeczywistości, chcemy się w tym rozwijać, to potrzebujemy korzystać z tych narzędzi, takich podstawowych narzędzi, które mówi Bóg. Bo inaczej się posypiamy z tym. Później będą takie sytuacje, które też znam, że albo człowiek tak bardzo jest przerażony tą duchową rzeczywistością, totalnie nie wie, jak się w niej poruszać, nie umie sobie z tym poradzić, nie ma dobrego nauczania i tak dalej, i rezygnuje z tego i zamyka się całkowicie, nie chce i idzie w tą stronę tego, co naturalne, że tylko wszystko im bądź umysł. Albo leci w tą stronę taką charyzmaniatyczną, gdzie wszystko musi mieć jakieś takie podbicie duchowe. Ale też w ten sposób bardzo często otwiera się różnego rodzaju zwiedzenia, zafałszowania, bo nie weryfikuje tego. Więc w jednym i w drugim przypadku to wpadnięcie w tą skrajność przynosi nam śmierć. Pozbawia nas tego błogosławieństwa, którym jest czerpanie z duchowej rzeczywistości, tak? To jest kanał informacyjny dla nas, dla naszego życia, dla naszych wspólnot na różnych przestrzeniach. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne, żebyście o tym wiedzieli. I kolejna sprawa. Jak już wiemy o tym, że mamy tą duchową rzeczywistość, która zawiera wszystko, jak już wiemy o tym, że dusza jest tym kanałem, która odbiera tą duchową rzeczywistość, jak już wiemy o tym, że są różne źródła, to jest jeszcze istotna kwestia, jest taka, w jaki sposób weryfikujemy tą informację, która do nas przychodzi. Jest kilka takich istotnych wytycznych, które Wam podam, które są punktem generalnie w ogóle wyjścia w tym temacie. Oczywiście pierwsza sprawa to jest filtr prawdy. Na tą informację, która do Ciebie przychodzi, czy to jest, nie wiem, objawienie, czy to jest sen, czy to jest informacja innego rodzaju, czy tam ktoś Ci prorokował, nieważne, weryfikujesz to, czy jest to zgodne z Bożą prawdą. Z Bożymi wytycznymi, a powiem jeszcze nawet dalej, czy to jest zgodne generalnie z Nowym Przymierzem, czy to jest chrystocentryczne, czy to jest zgodne z poglądami Jezusa, czy to się zgadza z tym, co myślał Jezus, jak działał Jezus. To jest punkt wyjścia. Badajcie Jezusa, badajcie Nowy Testament, weryfikujcie to, co do Was przychodzi, albo kto do Was ktoś przynosi w ten sposób. Sprawdzajcie, czy to jest generalnie zgodne z Bożą prawdą, bo przyjdzie do Was informacja, nazwijmy to roboczą, czy ktoś Wam powie, mam takie objawienie, że nie wiem, od dzisiaj dziewczyny powinny nosić chustki klasyk, tak? No to wiesz, że to nie jest zgodne, tak? Masz w Biblii informacje, masz pewne wytyczne, więc weryfikuj to, albo na zasadzie, no wiesz, jesteś chory, Pan Cię przez to czegoś uczy, spokornijesz, nie będziesz tak hasał na boki i tak dalej. No przecież to nie jest zgodne z Bożą prawdą. Więc ty na dzień dobry już możesz powiedzieć, okej, nie przyjmuję tego, bo mój Bóg powiedział coś zupełnie innego. I macie już wyczyszczony temat. Nie musicie się z tym bujać, nie musicie rozmyślać, bo jak zaczniecie takie tematy rozmyślać, to wam się korba załączy. Po prostu. Ja w momencie, kiedy tutaj przyszłam do kościoła, ja się do tego dowiedziałam, to wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie zweryfikowałam wszystkie proroctwa, które kiedykolwiek ktoś mi wyprorokował. Mam taki zeszyt. Ja sobie sprawdziłam, co jest zgodne z prawdą, a co nie. Określiłam, podziałałam, wiecie. Nie przyjmowałam różnych rzeczy. W ogóle powyrzekałam się, co było trzeba. Pouwalniałam się z tego. Zgodność z Bożą prawdą. Coś jest niezgodne, ucinamy, wyrzucamy do kosza. W ogóle nie rozpamiętujemy już tego. Nie ma rozkminki. Dlatego, że nie przeszło to przez pierwszy podstawowy filtr, który mamy.
filtr prawdy. Mówię, gdyby Kościół to robił, nie mielibyśmy tylu zwiedzeń, nie byłoby tylu zafałszowań, jeśli chodzi o perspektywę proroczą, nie byłoby takich dziwnych skrzywień w Kościele. Natomiast mówię, jest pewnego rodzaju taka tendencja do tego, że ludzie, nie do końca jeszcze to rozumiem, ale ludzie tego nie robią generalnie. Jakby mają pewnego rodzaju obawy w tym, żeby zweryfikować, czy to, co zostało powiedziane, czy to jest zgodne z Bożą prawdą. Mówię, przyjmuje się z góry, że to jest Boży człowiek, to w takim razie wszystko, co powiedział, jest zgodne z Bożą prawdą. Okej? Okay. Tylko cały czas wspominam o tym, dusza. Nasza dusza jest w procesie, nasza dusza jest w drodze. Jesteśmy w jakiejś drodze. Jesteśmy po prostu w jakiejś drodze, więc bierzmy to pod uwagę. Kolejna sprawa, bo to już trochę ten wątek pociągnę. Popatrzcie, słowo mówi o tym, żeby osądzać proroctwa, nie? Weryfikować je właśnie z Bożą prawdą. Gdybym ja na przykład teraz bym chlapnęła jakieś kłopoty, bym powiedziała coś w ogóle strasznego doktrynalnie, to ja bym chciała, żebyście do mnie przyszli i powiedzieli: Ewka, przesadziłaś w ogóle, Boża prawda tego nie mówi, nie przyjmuję tego elementu od siebie, nie jest zgodny z Bożą prawdą. Okej, jesteś prorok, super, natomiast w ogóle to nie jest coś, co zgodne z Bożą prawdą. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby tego nie przyjmować. To jest bardzo, 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 bardzo ważne. Weryfikować po prostu te informacje. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest filtr miłości. Bóg jest miłością, ja też nie będę za bardzo się nad tym rozwodzić. Generalnie macie opis i definicję w Koryntian. Natomiast generalnie informacje, które przychodzą do was, czy które otrzymujecie od kogoś, szeroko pojęte, tak sobie to nazwijmy, one muszą przejść przez filtr miłości. Czyli jeśli na przykład jest napisane o tym, że miłość zakrywa grzechy, zakrywa błędy, to jeśli przyjdziesz do mnie i na przykład powiesz: mam taki impuls od Ducha Świętego, żeby wyjść na środek i wysmarować temu bratu, jaki to grzesznik i co on tam narozrabiał i tak dalej. No to pytanie, czy to jest miłosne? Czy to przechodzi przez filtr prawdy? Nie będę na to pytanie odpowiadać, wiecie sami, nie? Więc to jest kolejna kwestia. Nie przechodzi przez filtr miłości. Miłości Bożej, nie mówimy o tej miłości sentymentalnej, tylko miłości, która jest bardzo jasno pokazana w Biblii, czym ona jest, czym ona nie jest, no to ucinamy temat i na tym kończymy. Nie ma potrzeby, żeby rozwodzić się nad tym tematem dalej. Kolejna kwestia to jest taka sprawa, jak filtr wolności. Czyli ta informacja, którą otrzymałeś, czy która do ciebie przyszła w postaci na przykład, czy człowiek ci to przekazał, czy to niesie wolność? Wolność, nie wiem, fizyczną, emocjonalną, duchową, finansową, czy to jest coś, co cię zniewala? Dlatego, że Duch Święty jest duchem wolności, tak? Prawda cię wyzwala. Zostałeś powołany do tego, by chodzić w wolności, nie wchodzić z powrotem w niewolę. Więc teraz pytanie, czy to, co usłyszałeś, to, co miałeś objawione w śnie i tak dalej, czy to prowadzi cię do miejsca wolności, czy do miejsca zniewolenia jakiegokolwiek? Na zasadzie ktoś przychodzi i mówi: mam taki sen, takie objawienie, że jak to, powiedzmy, nie wiem, przestaniesz powiedzmy płacić dziesięcinę, to coś tam się wydarzy negatywnego. To już jest straszenie. Nie w taki sposób. Więc weryfikuj, czy ta informacja, ona niesie ci wolność. Duch Święty zawsze będzie cię wyprowadzał na wolność. Nawet jeśli ci zobrazuje jakiś problem, to on ci obrazuje problem, obrazuje ci rozwiązanie, które jest większe niż ten problem. Może ci pokazać opcję, co zrobić, co się wydarzy, jeśli na przykład nie pójdziesz tą drogą, nie? Ale to nigdy nie jest taki sposób, że zostawia cię za jakimś problemem, zostawia cię w miejscu niewoli. Zawsze ci daje rozwiązanie. Więc zweryfikuj też, czy ta informacja, czy ten sen, cokolwiek to jest, czy to też właśnie działa w ten sposób. Czy to prowadzi cię do wolności Chrystusowej? Czy prowadzi cię do jakiegoś zniewolenia, na przykład zniewolenia w postaci człowieka? Kolejna informacja. I jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat, czyli czy ta informacja, ona w tobie wzbudza wiarę? Czy ona stymuluje cię do wiary? Czy ona zachęca cię w pewnym sensie, podkręca twoją wiarę? Bo
Bóg nie będzie mówił do ciebie inaczej, jak językiem wiary. Więc jeżeli to są informacje, które w zasadzie nie musisz pracować, nie musisz nic tam robić, nie potrzebujesz wierzyć, to nie jest źródło Boże. Będziesz na przykład stał w jakimś takim momencie życia, będzie jakiś problem, jakaś trudna sytuacja, to od Boga usłyszysz: nie poddawaj się, idź do przodu, napieraj, w ogóle mury runą. To będą tego typu informacje, ale one będą wymagały od ciebie też tego, abyś uwierzył, abyś sięgnął wiarą o to rozwiązanie. Więc to też jest kolejna istotna kwestia. Bo podaję wam tylko te cztery filtry, a to tam podaję troszkę więcej, bo to są najistotniejsze generalnie w ogóle kwestie. Prawda, miłość, wolność i wiara. Nie przechodzi do tych filtrów, usuwamy całkowicie, zapominamy o zjawisku, nie bierzemy tego generalnie w ogóle pod uwagę. W ten sposób, to jest bardzo proste. Bardzo prosty sposób możemy weryfikować informacje, które otrzymujemy, które odbieramy w swoim życiu. I teraz jeszcze jedną rzecz poruszę. To, jak znasz siebie, tak już wspomniałem o tym wcześniej, czym lepiej się znasz, tym to powoduje, że łatwiej ci będzie dokonywać tej weryfikacji. Pracuj nad swoją duszą, dbaj w ogóle o wysoki standard twojego życia modlitewnego, dbaj o komorę. Bo tutaj nam chodzi generalnie w ogóle o jakość, nie chodzi nam o ilość, nie chodzi nam o produkowanie rzeczy, wiecie, na zasadzie mam dzisiaj 6 snów, 8 objawień i tak dalej. To chodzi o rzeczy duchowo-jakościowe. Chodzi tam o rzeczy prawdziwe. Generalnie i tak już tyle rzeczy w ogóle w Kościele zostało uwolnionych krzywek, mówię szeroko pojętym Kościele, że nie potrzebujemy już dokręcać do tej krzywizny, potrzebujemy prostować te rzeczy i samemu korzystać w sposób taki rzetelny, mówię tutaj o duchowej rzeczywistości, korzystać generalnie z duchowej rzeczywistości, korzystając z tych narzędzi, o których wspomniałem wcześniej. To jest bardzo, bardzo ważne. Więc jakby to jest coś, co chciałam poruszyć. Uważam, że to jest najistotniejsza chyba kwestia, jeśli chodzi o zachowanie równowagi, takiej ocenie. I teraz jest pytanie takie, czy ktoś by chciał jeszcze, żebym jakby coś więcej powiedziała na ten temat, czy się pojawiły jakieś pytania ewentualnie, czy coś jest niejasne, co warto by było jeszcze może jakoś doprecyzować. Jeżeli jest jakieś pytanie do mnie, to tutaj cię znać. Dlaczego też poprosiłem Ewę, żeby ona powiedziała kilka rzeczy na ten temat, ponieważ też na bieżąco ma u nas tutaj w Kościele w Warszawie mamy pewnego rodzaju system taki, że mamy stronę, na której są wstawiennicy naszej służby, ta strona, znaczy taką grupę, na tej grupie są cały czas przepływają informacje przez tą grupę i też ludzie zostali u nas zobligowani tutaj w Kościele, bo prosiliśmy ludzi o to, żeby informacje prorocze spływały do jednego miejsca. O co chodzi? Kiedy informacje prorocze spływają do jednego miejsca, to może następować prawidłowa weryfikacja. Co my przez to unikamy? Wiecie, ja 21 lat chodzę z Bogiem, ja przez te 21 lat widziałem ze wszystkich wypaczeń, jakie widziałem w życiu, to najwięcej wypaczeń widziałem na poziomie perspektywy proroczej. Rozumiecie? Powiem wyraźnie, że gdybym ja personalnie posłuchał wszystkich proroctw, które do mnie były, rozumiecie? To w najlepszym wypadku powinienem popełnić samobójstwo. I co jest ciekawe, proroctwa te się zmieniały, bo na początku one były zupełnie inne. Na początku, kiedy rozpoczynałem swoją służbę i byłem ewangelistą, który miał silne świadectwo nawrócenia, silne spotkania, to ja byłem przez ludzi bardzo szanowany. Kiedy wysłaliśmy, kiedy poszedł od nas mail do kościołów w Polsce lata temu,
który stworzyłem, to w zasadzie efekt był taki, że rozpoczęliśmy usługę we wszystkich w zasadzie kościołach w Polsce. Dotarliśmy w zasadzie wszędzie, do każdej denominacji, do każdego kościoła i tak dalej. I było wszystko pięknie, dopóki nie zaczął się zmieniać mój profil duchowy. Kiedy mój profil zaczął zmieniać się w sposób taki, że zacząłem chcieć wpływać na pewnego rodzaju krzywe rzeczy, które spotykałem na swojej drodze, natychmiast pojawiły się nowe proroctwa. Te proroctwa były już takie, że dostałem słowo od Pana, abyś chodził w swoich butach. Ja to chodzenie w swoich butach, to pamiętam, jak ono do mnie było. Powinieneś chodzić w swoich butach, Bóg, Arturze, to przewidział, powołał cię do tego i do tego, i nowe proroctwa się pojawiły. Potem, jak rozpoczęliśmy służbę apostolską i zaczęliśmy rozpowszechniać szeroko pojęty wpływ proroczy, no to były już inne w ogóle proroctwa. Zginiesz. Były proroctwa. Czarne chmury nad tobą. Koniec z tobą. Bóg cię opuścił. Wiecie o co? To zaczęły się inne proroctwa. Lepiej się opamiętaj. Czasami są takie, ja mam takie ciekawe rzeczy, wiecie jak ja mam rzeczy? Do mnie dzwonią ludzie i mi w ogóle puszczają w tle, nie mówią nic do mnie. Już kilka razy słyszałem, to jest ten sam demon, Panie Boże. To jest taki demon, mówię, taki, nie wiem jak to nazwać tego demona. I oni mi w tle puszczają jakieś fragmenty pisma. I one lecą. Na przykład Apokalipsa, tam w ogóle Jana, ja słyszę. I on, ja słyszę to w telefonie, a czasami to wysłuchują. Mówię, nie mogę. Kość mi puszcza, tam żeby jeden, patrzę, jeden, drugi. Ja miałem trzy przypadki. Ja mówię, ale numer, i są zupełnie inne numer. Wiecie o co chodzi? Ja mówię, halo. A tam słyszę podkręcanie w ogóle. Tak duch mówi do zborów. Ja mówię, nie, bo to się nie dzieje. To nie jest prawda. Rozumiesz? Albo na przykład ktoś mówi do mnie tak szybko, że mu nie przerwał. Teraz ten jest jakiś duch taki, co robi to z ludźmi. Dzwoni do mnie, mówi, mogę do mnie słowo od Pana, to mówi do mnie, a ja nie mogę nic powiedzieć. Bo nie mam jak tam wejść. Nie? Kiedy kończy, to się rozłącza. Słowo od Pana mi przyniósł. Perspektywa prorocza jest najbardziej nadwyrażona ze wszystkich na świecie. Kto czytał książkę Niepotrzebne ofiary wojny Jacksona? Podnieście ręce. Brawo. Druga, trzecia pani, czwarta, piąta osoba. Ta książka spowodowała, jak jedna z niewielu książek proroczych, tak wiele lęków w kościele, że się nie mieścił w głowie. Zachęciła ta książka do tego, żeby uważać na diabła. I zrobił to prorok, prorok światowej sławy, który był prorokiem. I nawet przewidział wojnę rosyjsko-ukraińską obecnie. To był prorok. Ja słuchałem Jacksona, wiem w jakich on obdarowaniach chodził. Napisał książkę taką. Dlaczego on napisał tą książkę? Co skłoniło tego człowieka, żeby napisać tą książkę? Co? Albo kto? Co albo kto? Pamiętam, że się kiedyś nad tym zastanawiałem. Słuchałem go i się zastanawiałem. Leżałem w domu sobie, słuchałem jego głoszenia i się zastanawiałem. Mówię, Boże, powiedz mi, o co tutaj chodzi? Człowiek z jednej strony ma słowo mądrości takie, że w wizji widzi nagłówki gazet z datami 30 lat do przodu. Przewiduje konkretne rzeczy, które będą i mówi o nich, a z drugiej strony napisał książkę, którą przeciętny chrześcijanin, gdy przeczyta, to diabeł w jego oczach urośnie z takiego do takiego. Ja się teraz pytam, Boże, co z nim jest? Tak leżę na łóżku i czuję, że taki ciężar na mnie wchodzi od moich palców po całe ciało i tak leżę. I ja mówię, Boże, leży na mnie chyba Toma. Co to w ogóle jest? A Bóg mówi, demon. Ja mówię, a ja się w ogóle nie boję demonów. Ja mówię, a co to za demon? Jest, tak? A Bóg do mnie mówi, ten co działa przez tego brata. Ja mówię, co? Ze
sprawa. To jest nasz brat w Chrystusie, on jest w niebie. Ale to jest brat, prorok, który wprowadził w ludzi lęk przed diabłem, na przykład. Rozumiecie? Lęk przed diabłem. Są też inni prorocy. Prorokini Ana Mendes. Kto czytał książki? Brawo! Prorokini. Tak? Ale tutaj dowiadujemy się znowu, że istnieje taka silna infrastruktura duchowa, że żeby tam się przez nią przebić, to trzeba być tytanem duchowym. To trzeba być jakąś torpedą pod tytułem Jezus do kwadratu, żeby przez to się przebić. Jest to takie straszne, takie wielkie. No i teraz trzeba uruchomić cały system, który temu czemuś zapobierze. Rozumiecie? Zapobiegnie. Cały system musi być. I ten system jest bardzo ogromny. Ja mówię, Chryste jedyny. Przypominam, to jest nasza siostra w Chrystusie i proroki. Rozumiecie? I napisała książkę na temat krwi. I tą książkę, jak się czyta na temat krwi, to człowiek siada później i mówi, Boże, to jest wszystko takie skomplikowane, jak tu żyć? To jak ja teraz muszę się ustawić do tego wszystkiego, żeby przetrwać? Tam trzeba mieć jakąś specjalną specyfikację. Rozumiecie? A powiem wam coś, diabeł nie jest ani wielki, ani trudny. Diabeł jest mały, cienki, tak? I został powalony pod nasze nogi. Jakiś czas temu, kiedy był po raz kolejny ogłoszony koniec świata w mojej karierze chrześcijańskiej czwarty i chrześcijańska potężna instytucja Morningstar z Rickiem Joynerem na czele, który jest naszym bratem i prorokiem, tak? Przez miesiąc czasu apelowała do ludzi przez media, że musimy się zabezpieczyć, bo idzie koniec świata. I że mieli wizję, że trzeba konserwy zbierać, że trzeba trenować swoją wiarę, bo idzie koniec świata. To są słowa Ricka Joynera. I dzwoni do mnie człowiek, dzisiaj już nie jest w naszym zespole, w tamtym czasie był, dzwoni i mówi do mnie tak, co myślisz? Ja mówię, o czym? No o końcu świata. Ja mówię, nie, no nie mów do mnie ty jeszcze, tylko błagam cię. No nie ty. Naprawdę do mnie mówisz ty? Bo to jest poważna sprawa. Ja mówię, to nie jest poważna sprawa, to jest czwarty koniec świata w historii mojego chrześcijaństwa. Będą następne, naprawdę jeszcze ciekawsze. Mówię, wyluzuj. Artur, ale to trzeba do tego, ja mówię, nie, i tu trzeba, nic nie trzeba. Nic nie trzeba, nie musimy się przygotowywać na wielki ucisk, bo nie będziemy w wielkim ucisku. Po prostu. Trzeba Biblię czytać dobrze. Po prostu ją czytać. Ja kiedyś czytałem Księgę Objawienia, wiecie w jaki sposób? Przez kilka lat. Kończyłem, zaczynałem. Kończyłem, zaczynałem. Czytałem takie coś, cały czas. Księgę Objawienia. Rozumiecie? Jest tam napisane jak W, niestety, że nie będziemy w wielkim ucisku. Tylko trzeba to czytać, a nie raz w życiu przeczytać. Trzeba przeczytać to 200 razy. To się przekonasz, co tam jest napisane. Przeczytaj ją 200 razy. Bez żadnych głębszych rzeczy. Tą księgę przeczyta, ona nie jest długa. Ją się czyta w drodze z domu do pracy, jak się jedzie metrem czy gdzieś tam. Rozumiesz? Pół roku ją sobie czytaj, zobaczysz. Wtedy jak usłyszysz w radio, czy w telewizji, czy gdzieś tam, że jakiś prorok mówi, że będzie inaczej, to powiesz, nie no, to jest fałszywy prorok. Bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli duchową równowagę. Musimy być zrównoważonymi ludźmi. Zrównoważonymi.
Ja naprawdę jestem dumny z tych z was i tutaj też ludzi, którzy nie ma dzisiaj, ale od nas kościoła, że właśnie ktoś pisze i pisze do mnie tak. Na przykład Tomek jest tym bardzo wierny. Tomek jest tym bardzo wierny, bo on ma, Tomek ma silne przekazy od Ducha Świętego. Ja je wykorzystuję w różnych rzeczach, natomiast Tomek pisze coś takiego. On mi pisze i mówi tak. Dzisiaj się nie wyspałem, albo miałem trudny czas, bo rozalka na przykład tam się źle miała i w nocy miałem sen. On całą infrastrukturę do tego pisze. On wie, co to znaczy równowaga. On wie, że wystarczy, że on się nie wyśpi i będzie pracował więcej ponad miarę i może mieć zafałszowanie prorocze. On to wie. Rozumiesz? To z takich osób to przykład trzeba brać. On nie pisze, on do mnie nie pisze. Ja nie dostałem nigdy od niego takiej informacji. Arturze, pan mi powiedział. Nie, on w ogóle pisze tak. Z rozalką miałem problem, proszę ciebie, potem położyłem się spać i umiałem to i to. Nie wiem, czy to sen, czy wizja, takie coś. Prawda? I niejednokrotnie on się wstrzela ze słowem mądrości, albo ze słowem wiedzy w ogóle, jak nóż w masło. Tak? Ale jest świadomy tego, co się dzieje. Świadomość to jest bardzo potrzebna rzecz dla nas. Bardzo. A jesteśmy pokoleniem proroczym. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. To znaczy, że my musimy, jesteśmy skazani na duchowe widzenie. Rozumiecie? My mamy te oczy, które tu są, a pod nimi mamy drugie oczy, które widzą duchowy świat. Wszyscy widzimy duchowy świat. Tylko jak my go widzimy, to jest wielka różnica. Kiedy pesymista i optymista staną przed oknem, a na dworze będzie na przykład 17 stopni i lekki wiatr, wiecie co? Te dwa oglądy będą zupełnie inne. Wystarczy, że pesymista i optymista to obejrzy. Rozumiecie? Wystarczy. Dla jednego szklanka będzie zawsze do połowy pełna, dla drugiego zawsze do połowy pusta. Rozumiecie? Ale kiedy stanie przy nich racjonalista, to on to prawidłowo oceni co do odpowiedniej sytuacji, czasu, podejmie decyzję, zadziała. Bądźcie duchowymi racjonalistami. I módlcie się do Boga o to, Boże, błagam Cię, abyś wypełnił mój umysł równowagą. Rozumiesz? Ja tego chcę. Chcę być zrównoważonym człowiekiem. Zrównoważonym. Pomóż mi w tym Duchu Świętym. W tym czasie, gdzie równowaga jest uznawana w ogóle za jakąś głupotę. Czy jest w ogóle czas, człowieku, że jedni siedzą w norach, a inni człowieku, ja mówię, w kościele, a inni w ogóle cały czas szukają. Taka Agata ostatnio właśnie pojechała do, i ona usiadła na tym grobie Smitha Wigglesworta i opowiadała, jak tam na tym grób jeżdżą i z tego grobu namaszczenie są, bracie. Ja w ogóle, ludzie, ja w ogóle nie przeczę, że namaszczenie może być na prochach czyich. Przecież my w Biblii czytamy, że człowiek wpadł do grobowca jakiegoś proroka, bo go tam ćknęli tego człowieka i człowiek zginął i te zwłoki wpadły do grobowca, dotknęły kości proroka, w ogóle wyszedł i ożył. Ale co to jest? Na co to jest dowód? To jest dowód, że było tam namaszczenie tamtego człowieka, ale co jego namaszczeniu do mnie? Co jego namaszczeniu do mnie? Ja nie jestem Smith Wigglesworth. Ja się nie poruszam tymi terenami, co Smith Wigglesworth. Ja nie żyję w jego czasach, w jego epoce. Chcę namaszczenie Smitha Wigglesworta, ale po co ci namaszczenie Smitha Wigglesworta? Po co ci? Po co ci to namaszczenie? Do czego ci jest ono potrzebne? Do jakiej rzeczy ci jest ono potrzebne? Do jakiej? Bo ja też chcę, nie wiem, ślepym przywracać wzrok. Ja mówię, to nie potrzebujesz namaszczenia Smitha Wigglesworta, żeby ślepym wzrok przywracać. Rozumiesz? Nie potrzebujesz. Smith Wigglesworth był naprawdę wspaniałym człowiekiem. I miał namaszczenie odpowiednie do jego życia, do jego czasów, do jego w ogóle, rozumiecie? Dla niego to było, jego.
Tak jak, wiesz, tak, tak jakbyś powiedział na przykład do Boga takie coś: Boże, a 80 lat temu to żył tutaj u mnie w mieście taki hydraulik. Słyszałem o tam od babci. Ja bym chciał mieć umiejętności tego hydraulika. No bo namaszczenie to jest wyposażenie do wykonania konkretnego zadania. Taka jest definicja namaszczenia. Facet żył 80 lat temu, był hydraulikiem. Wiecie, do czego się dzisiaj jego w ogóle umiejętności będą nadawać? Wiecie, do tarcia chrzanu. Dzisiaj ten mega hydraulik sprzed lat przyszedłby do naszego Dadzia Liszewskiego, który jest hydraulikiem w dzisiejszych czasach, razem tu ustali przy piecu marki Defrom, rozumiesz, za 30 tysięcy i tamten by nie wiedział, co to jest. Kombajn, statek kosmiczny, tak? A Tadek będzie dzwonił, rozumiesz, o co chodzi, i będzie montował pompę w tym. Nie daj Boże, żeby Tadek dostał namaszczenie tamtego w ogóle hydraulika. Rozumiecie, o czym mówię? To trzeba na to racjonalnie patrzeć. Jak Agata właśnie pięknie zrobiła, rozpoznała perspektywę proroczą i wyśmiała ten precedens. No to też proceder. No to w ogóle, to co to jest? Ale nie, bo my tu rozumiemy, to namaszczenie stamtąd przyjdzie. Namaszczenie przyjdzie. Namaszczenie jest z nieba. Rozważyliśmy to, wiemy, dziękuję bardzo. Idę, cyknę sobie zdjęcie z grobem bez morda i fajnie. Rozumiesz, o co chodzi? I jest dobrze, jest bardzo dobrze. Dziękujesz na grobie. James Smitha. Jak było bardzo dobrze. Wiesz, o co chodzi? To przyniosły zdjęcie. Wiesz, zobacz, racjonalnie, tak? Wyluzowałeś się i dlatego możesz lepiej uzdrawiać chorych, wyrzucać demony, zrzeszać zmartwych, bo się wyluzowałeś. No, tak ci wycieczka pomogła. Jak powiesz, jak ci pomógł Smith właśnie w ten sposób. Tak? Bądźmy duchowymi racjonalistami.